W ostatnim odcinku Age of History wspominałem o tym, że po podbiciu Hiszpanii, Portugalii i zajęciu naprawdę dużego terenu, dzisiaj sobie odpoczniemy. Ale wiecie co? Przespałem się z tą decyzją, z tą opcją i doszedłem do wniosku, że nie. Nie ma takiej opcji. Jest jeszcze dużo fajnych terenów, które musimy zdobyć, jak na przykład Francja, jak na przykład, co to jest, Andora, która tutaj się ukrywa. Także zacznijmy sobie od czegoś takiego malutkiego. Wy możecie zostawić w tym czasie malutką łapę w górę. Mam nadzieję, że to zrobicie, za co oczywiście bardzo dziękuję. Także szybkie ultimatum, zarządzaj prowincji. Oczywiście jedną prowincję sobie weźmiemy, cyk. A, tylko że nie mogę z wami, albo nie mam punktów dyplomatycznych, bo oczywiście użyłem ich, żeby poprawić stabilność. I teraz tą armię, którą mam tutaj, rozstawiam na całej mapie tak naprawdę, żeby właśnie nie było tutaj żadnego buntu. Także mimo tego, że będziemy dzisiaj atakowali kolejne kraje, będziemy rozszerzali tą naszą i powiększali tą naszą Polskę, no to musimy też zadbać o to, co już podbiliśmy, żeby właśnie nie wybuchły tutaj żadne bunty. I tak, co my tutaj mamy? Co to jest? Maroko. Chodzimy chyba do Afryki po prostu, powoli. Europę mamy już ogarniętą, no to wypadałoby zobaczyć, co tam się dzieje w Afryce. I pomyślałem, czy by z Indiami nie podpisać sojuszu. I ten sojusz polegałby na tym, że Indie pomogą mi zdobyć całą Afrykę. Z Finlandią oczywiście wiadomo, wtedy musiałbym zakończyć te sojusze, ale wydaje mi się, że to będzie całkiem fajna rzecz. No a tutaj musimy zrobić, tak jak powiedziałem, szybkie ultimatum i miejmy nadzieję, że oni się zgodzą, ba nawet wyślę od razu dwa ultimatum, żebyśmy dwie nowe prowincje sobie zgarnęli i dwa nowe państwa podbili, bo w sumie to, że ja do tego doprowadziłem, że zostało po jednej prowincji, no to po prostu to jest z mojej strony przeoczenie. Tyle jednostek zaatakuje, troszeczkę ich rozwiązałem, bo jednak nie potrzebuję tego nie wiadomo ile, bo już parę osób mi pisało, mimo tego, że wiecie, jakby nie chciałem tego czytać, ale no trudno tego nie przeczytać, jeżeli gdzieś dzieci wpada, że kraje afrykańskie, nie pamiętam dokładnie które, ale są bardzo, bardzo proste do podbicia i powinienem to zrobić w pierwszej kolejności, jeżeli chcę sobie zagarnąć jakieś tereny. I tutaj mamy Turcję. I Turcja ma z Irakiem tutaj sojusz, z tego co pamiętam. Tak, mają dobre relacje, z nami mają średnie, z Wybrzeżem Kości Słoniowej tak samo. I o co mi chodzi? No wyślę im też ultimatum. Trzy ultimatum w jednej rundzie. Tego nie mogę. Okej, bo punkty dyplomatyczne mi się skończyły. Zobaczmy, jak to wygląda. Andora, tak. Dwa ultimatum zostały zaakceptowane, więc super. Bardzo się z tego cieszę. A my możemy sobie przejść od razu w to miejsce. W sumie zastanawiam się, czy nie doszedłem już do tego momentu, w którym nieważne, co zaproponuję, nieważne jakiemu państwu zaproponuję ultimatum, to jak oni zobaczą, że mam naprawdę dużo jednostek, to oni się po prostu poddadzą z bomby. Nic nie będą próbowali robić, nic tutaj takiego dziwnego się nie wydarzy. I chcę zobaczyć, czy zadziała na przykład to z Turcją, z którą, no nie ukrywajmy, miałem dość dużo problemów, jeżeli chodzi o podbijanie ich terenów i nie chciałbym, żeby Irak także tutaj brał udział. Więc zobaczmy. Turcja, szybciutko wyślij ultimatum. Ile? 231 tysięcy. Nie jest to zbyt dużo. Wydaje mi się, że mógłbym dobić spokojnie do 300 tysięcy, ale może pójdą, zastanowią się, obgadają to, zrobią jakąś naradę i powiedzą, kurde, ta ogromna Polska chce, żebyśmy do nich po prostu dołączyli. No, zróbmy to. Zróbmy. Nie ma sensu, żeby nasi ludzie ginęli. No i właśnie, o tym mówię. Na razie trzy państwa podbite i nawet jednej osoby nie straciłem. No to wygląda po prostu pięknie, tak samo jak są piękne promocje na Kinguinie z kodem Flotar, wiadomo, wszystko jest taniej i mogę wam zapowiedzieć, że jutro pojawi się odcinek z bardzo ciekawej gry, która jest w pewnym sensie podobna do Age of History 2, także tam będziemy zajmowali się Polską i będziecie mogli zobaczyć, jak by wyglądała Polska za 300 lat. W tej grze oczywiście. Więc tylko tyle powiem. Może ktoś odgadnie, co to za gierka, może nie, ale jutro serdecznie zapraszam na odcinek. I zobaczmy, jak to wygląda z Maroko. Czy naprawdę ja mogę teraz, w tym momencie, zażądać prowincji Maroko i oni się na to zgodzą? Nie. To już by było przesada, gdyby tak to rzeczywiście działało. Chociaż już mnie nic w tej grze nie zdziwi. Przepraszam, że jakby toczę teraz wszystkie wojny albo wszystkie konflikty w ten sposób. Okej, Maroko się... Maroko coś tutaj mi szykuje. Czekaj, czy to jest Hiszpania. Hiszpania. No tak się nie będziemy bawili. A mamy rozejm jeszcze.
Przygotuj się na wojnę, wypowiedz wojnę. O, Hiszpania, Hiszpania, Hiszpania. Pedro Sanchez. Nie sądziłem, że się ukryje przede mną. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Norwegię. Czy mamy jeszcze ten pokój? Tak, jeszcze 5 tur, więc lada moment sobie to zrobimy. Zobaczmy, jak wygląda ekonomia, rozwój, stabilność prowincji. No to tutaj, tu trzeba oczywiście to zrobić. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to też powiedziałbym, że jest średnio, ale za chwilę rozstawimy troszkę więcej jednostek. O, na przykład zrobimy sobie coś takiego. 2000 i tutaj z 1000 i już powinna być sytuacja, powiedzmy, dość opanowana. Ty, was możemy w sumie sobie przenieść w to miejsce i tutaj przydałoby się przesunąć te wszystkie jednostki, po pierwsze pod granicę z Irakiem, a po drugie po to, żeby troszeczkę uspokoić tych ludzi. W sumie i tak za chwilę wydam troszkę kaski, żeby wszędzie przeprowadzić po prostu jakieś te festiwale, tak? To się, no, festiwale, więc dajcie mi chwilkę. Festiwale właśnie się powoli kończą, a ja dostałem informację, że już mogę zaatakować Norwegię, więc na początku wyślemy im standardowo, jak już było to parę razy, ultimatum, a dopiero wtedy ich zaatakujemy. Przyrost populacji jak największy musimy mieć, chociaż w sumie nie wiem, czy cokolwiek to zmienia na tym etapie. I polityczna mapa, moja armia jest już gotowa. Dobra, Norwegia, chodźcie. Ultimatum to jest moja nowa opcja, dlatego to dość mocno abuzuję, przyznaję się. Ale jeżeli, wiecie, już mam taką potęgę, że mogę przejmować państwa bez niczego tak naprawdę, witam w przyszłej, w nowej erze. Wkroczyliśmy do nowej ery. O kurde, a co to zmienia? Czy tylko, że to jest powitanie? Tutaj będą jakieś nowe, dziwne rzeczy. Wiecie, czego mi też brakuje? Żeby państwa... Kurde, obejrzyjcie jutrzejszy film, to zrozumiecie, o co mi chodzi, bo nie chcę spoilerować, ale brakuje mi na przykład, żeby państwo się podzieliło, żeby miało jakieś wewnętrzne wojny ze sobą, żeby, nie wiem, podzieliło się na Nowy Egipt, Stary Egipt, żeby w Polsce też coś mogło takiego wybuchnąć dziwnego, że połowa kraju chce się oddzielić ode mnie. Takich losowych zdarzeń naprawdę mi w tej grze brakuje. No, taki system eventów. To już mówiłem bardzo, bardzo dawno temu, ale teraz po zagraniu, bo przed chwilą właśnie nagrywałem ten odcinek, który będzie jutro, zdałem sobie sprawę, jak tego mi brakuje w Age of History. Dobra, Maroko. Ile mamy osób? 51 tysięcy i mamy jeszcze jedną turę z wami, także możemy to szybciutko skipnąć. Zniewaga od Norwegii, tak, rodzaj przedawnił się, ale musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, mianowicie rozlokować te nasze jednostki. Chwila, mogę was przenieść? Przenieść tutaj, cyk, powiedzmy 7 tysięcy, tutaj, no, nie wiem, coś mi nie wychodzi dobrze to sterowanie, przenieś, tutaj 4 tysiące i przenieś na tą część, przenieś, no właśnie, brak jednostek, jeszcze raz, przenieś i tutaj, nie wiem, coś jest nie tak, albo ja tego nie potrafię, chcę przenieść jednostki i chcę przenieść je to miejsce. Dobra, bo ja chyba zaznaczyłem wodę. Tak, bo tutaj jeżeli się klika na to, no to już zaznacza wodę. Chociaż nie wiem, jak to dokładnie działa. Dobra, w każdym razie chodzi o to, żeby po prostu jakieś jednostki tam stacjonowały, w razie czego mogą się przydać, a na pewno unikniemy jakichś buntów. I Portugalia. Portugalia, co wy tutaj robicie? Dobra, to jest dziwne, że Portugalia w tym miejscu jest. To jest nasza cała siła uderzeniowa, czyli 57 tysięcy jednostek, którą za chwilę wbijamy sobie, przygotuj się, nie, wypowiadamy wojnę. Brazylia, Korea Południowa, Portugalia, Chile, Japonia, Stany Zjednoczone. No ja chciałem ze Stanami Zjednoczonymi mieć sojusz, bo to by według mnie by było wygrane już. Przygotuj się na wojnę, popraw relacje. Zaproponuj sojusz. Pewnie jest cały czas na nisko, ale możemy spróbować. Ta niskie. Relacje dyplomatyczne zostały zawieszone minus 1000. A to spieprzajcie. To nie chcę z wami mieć już nic do czynienia. To po prostu wypowiadamy wojnę. No już bawiliśmy się w ultimatum, po prostu z tego nie skorzystali, z tego przywileju, jak ja lubię sobie to nazywać. To sobie weźmiemy, poklikajmy, ok, i wróćmy na front. Aha, no i nie zauważyłem, że tego terenu też nie miałem, więc muszę wysłać im ultimatum, żebyśmy sobie to ładnie przejęli. I teraz wchodzimy jak do siebie, powiedzmy 22 tysiące. Tutaj weźmy 19 tysięcy, a tutaj całą resztę. O, na trzy takie duże grupy. I wydaje mi się, że powinno się to udać bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybko podbić. Musimy oczywiście jeszcze Porto. O, dawaj. Mam w ogóle
661 kasy. Kurde, znowu doprowadziłem do tego. Zaproponuj sojusz, wyślij prezent. Nie. Tak, zaproponuj sojusz, pakt o nieagresji. Weźmiemy z Irakiem. Wiem, mamy słabą opinię, ale nie chcę, żeby te... nie chcę po prostu z nimi teraz walczyć, zwłaszcza, że tutaj się coś fajnego szykuje. Pakt o nieagresji podpisany, zniewaga od Meksyku. O nie, Meksyk, proszę, tylko nie to, nie róbcie mi tutaj nic złego. Dobra, i możemy w sumie całość naszych wojsk przemieszczać, bo nie wydaje mi się, żeby oni mogli mi tutaj... Jednak coś... Ty, oni mają wojska tutaj. Oj. Dobra, jest mały problem. Ja nie wiedziałem, że tutaj będą problemy, aż widzicie, poprawiłem się. Bo nie spodziewałem się, że moje pierwsze kroki tutaj będą aż takie ciężkie. Dobra, 6000, dobra, 3000. Tutaj całość i troszeczkę na wzmocnienie sobie weźmiemy was. I w ten sposób, miejmy nadzieję, że oni mi nic nie zdobyli jednak. Tego się trochę obawiałem, dlatego myślałem, czy by nie cofnąć tych jednostek. Dobra, teraz mogę to zrobić. Dajmy z 1300, tutaj 800 i pełne wsparcie, żebyście mieli na froncie. A my zaczynamy was już powoli domykać. Przynajmniej tak, taki chciałbym mieć scenariusz. Podobają mi się państwa, które mogę podbijać właśnie w ten sposób. Czyli idziemy taką równą linią i tura po turze wszystko zdobywamy tak jak leci. Prawda? O, dobra, udało się ich unieszkodliwić. Bo i tutaj mamy też zwężenie na dwie prowincje. Chociaż nie, bo tu ich kraj się kończy, nieważne. No wiadomo, że Maroko nie ma żadnych szans ze mną i tak naprawdę opóźnia to, co jest nieuniknione. No i o tym właśnie mówiłem. Całe państwo podbiliśmy w dosłownie parę tur. To teraz musimy odłożyć sobie punkty dyplomatyczne. W sumie możemy to odłożyć i lada moment... Chwila, czemu nie mam jeszcze informacji o tym, żeby przeprowadzić rozmowy? Chyba, że to co... A nie, to są to jest też Hiszpania. O kurde, i tutaj Portugalia. Ale mi uciekła ta Portugalia i Hiszpania, no. Myślałem, że wszystko przejąłem, a okazuje się, że nie. Jeszcze oni mnie troszeczkę tutaj chcą pomęczyć. Dobra, już widzę, mają tutaj jeszcze te tereny, więc trzeba będzie drogą morską wyprawić te wszystkie nasze jednostki, bo jak widzicie, oni też próbują coś atakować. Także bardzo fajnie, że się nie skończyło tak szybko. I przetestujmy jedną rzecz, mianowicie, czy mogę rzeczywiście na podbitym terenie wybudować sobie port, 12 tysięcy, o! Dobra, no to fajnie, że coś takiego udało się zrobić. Przegrupujmy wszystkie nasze jednostki i zaatakujmy. Ale żeby było też ciekawie, to zacząłem gromadzić kolejną armię, plus okazało się, że tutaj była wysepka Włochów, którą także przejąłem sobie teraz. Czy mamy coś tutaj jeszcze takiego dziwnego? Monako, no właśnie. Czemu jest tyle tych państw, na które ja wcześniej nie zwracałem uwagi, gdzie gdzieś tam jedna prowincja po prostu czekała na mnie? Czy Monako ma coś jeszcze? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, wyślijmy im ultimatum. Rozejm przedawnił się z Portugalią. I mamy... Tak, ultimatum zaakceptowane Włochy i ultimatum zaakceptowane kolejne, więc bardzo dobrze. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czy oni w ogóle mnie będą atakowali teraz? 2000 mają. Budynek wybudowany. Co ja mogę teraz zrobić? Mam naprawdę mało tych wojsk tutaj, kurde. No dobra, no trzeba będzie was wspomóc w takim razie. Miejmy nadzieję, że nie wybuchnie żaden bunt, bo ja chcę powoli atakować tutaj te tereny i miejmy nadzieję, że te 4000, które mam przygotowane, starczy, a jeżeli nie, no to trzeba będzie to, co mamy tutaj, zrekrutowane, to właśnie tego użyć. Oj, naprawdę? Naprawdę? O nie, ale mi zajęli dużo terenu, na pewno mają szansę to utrzymać. Czemu oni nie pójdą po rozum do głowy? Po prostu, tak po ludzku. Czemu oni nie pomyślą, że to, co robią, jest totalnie bez sensu i prędzej czy później, raczej prędzej, ja to po prostu odbiję. No i udało się ich powstrzymać, więc możemy sobie przejść tutaj do ataku. O, i mamy wojnę z Irakiem. Mamy wojnę z Demokratyczną Republiką Konga i Izraelem. Dobra, a może da się o tym porozmawiać i wcale tych wojen nie musi być. Rozmowy pokojowe, bo wiadomo, byłem przygotowany na to, że jeżeli zacznę atakować Afrykę, no tam jest dużo państw, które powiedzmy będą chciały mnie powstrzymać.
Ale Izrael, że mnie zaatakował? Ciekawe. Dobra, wróćmy, może tutaj zakończmy ten konflikt i później pomyślimy po prostu, co zrobić dalej. Czy oni będą tutaj coś próbowali? Nie. O, i mamy trzy rozejmy. Czy może ktoś mi wytłumaczyć, dlaczego oni wypowiadają mi wojnę i później godzą się na to, żeby ją od razu zakończyć? Bo trochę to jest dziwne. Mimo wszystko, dobra, zarządzanie. I mamy dyplomata, zaoferuj pokój cywilizacji, rozmowy w końcu. Pierwsze państwo w Afryce, zwłaszcza te tereny na dole, będzie moje, ale na tym nie poprzestaniemy, bo przecież mam jeszcze przygotowaną jedną armię i ta armia, trzeba będzie pomyśleć, co mam zrobić z tą armią. Dobra, rozejm z Maroko, zarąbiście. Tylko, że Algieria jest naprawdę ogromna i fajnie byłoby, gdybym po pierwsze mógł utrzymać te tereny, a po drugie, gdyby udało mi się ich zastraszyć. Także spróbujmy troszkę innej taktyki. Przemieśćmy wszystkie jednostki, powiedzmy gdzieś tutaj, rozstawmy je na granicę i wyślijmy ultimatum, że chcemy połowę ich kraju. Nie cały, bo chyba nie mam na tyle sił jeszcze zrekrutowanych, żeby cały kraj spróbować przyjąć, ale tak połowę kraju powinni się zgodzić. Nie chcę być, wiecie, też bardzo łakomy, dlatego połowę kraju wydaje mi się, o, coś takiego. I powinni się zgodzić. No niestety. Przyjazna cywilizacja? Co mam z nimi przyjazną cywilizację? O co tutaj chodzi? Nie sądziłem. W ogóle co turę praktycznie jakieś afrykańskie państwo wypowiada mi wojnę. Ja wam tego już nie pokazuję, bo dosłownie to jest co chwilę. O, Mali mi na przykład wypowiedziało wojnę. Co tutaj jeszcze było? Sudan chyba mi też wypowiedział wojnę. Cesarstwo Etiopii, więc no nie jest zbyt dobrze. Ja oczywiście to bardzo szybko kończę. Ale wygląda na to, że jeżeli nie chcecie po dobroci, chociaż musimy pamiętać o tym, że oni mają tutaj naprawdę duże wsparcie w Afryce, no to ich zaatakujemy. Tylko, że tak jak mówiłem, nie będę przyjmował raczej całego państwa, tylko część, później rozmowy pokojowe i spróbujemy po prostu raz, dwa to zakończyć, bo no nie ma sensu po prostu coś takiego, robienie czegoś takiego. Dobra, tutaj was ładnie odetniemy, także weźmiemy sobie troszkę więcej jednostek i was możemy przekierować w to miejsce, was tak samo, bo raczej nie wydaje mi się, żeby mieli tutaj jakąś dużą armię, 12 tysięcy. O, wszystko na razie po jednym muszę przenosić. Myślałem, że będę już mógł, wiecie, rozdzielić swoje siły na pół, ale nie, okazało się, że nie. 700, 2000, no coś tam mieli na granicach, trzeba im to oddać, nawet prawie zdobyli ten teren. Tutaj małe wzmocnienie, gdyby coś tam się czaiło złego. I tak, 1700, 1700, od razu lecimy bardzo, bardzo szybkim atakiem. 3000, w sumie więcej wyślemy tutaj, bo od góry was... o, tutaj będzie dużo prowincji do przejęcia. Let's go, 1800, 3000, nie, w sumie też mogę całość przetransportować, tutaj 2000, tutaj 2000. I zobaczmy, czy oni będą jakkolwiek odpowiadali. No nie widzę, żeby coś się ukrywało. To chyba będzie bardzo podobne co do Rosji, czyli mieli jednostki na samej granicy. Okej, nieważne, nic nie mówiłem. 8000. Dobra, dobra, dobra. To mam pomysł. Zanim oni zareagują, to ja przejmę im tutaj takie tereny. Chociaż... Chwila, bo mam dwie rzeczy teraz w głowie. Już wam tłumaczę. Po pierwsze, chciałem wykorzystać to, że oni mają 8000, armię 8000 i nie walczyć z nimi i po prostu przejąć co tylko mogę jak najszybciej. Później zaproponować im rozmowy pokojowe i te tereny zatrzymać. Ale zobaczyłem, że mam jeszcze 7000 ludzi tutaj. Więc... powinienem chyba to wykorzystać. No zobaczymy, jeżeli oni we mnie wejdą za chwilę jakoś, no to będę wiedział, że mam troszkę przypał. Dobra, 760. I obroniliśmy się. Tutaj się nie obroniliśmy, ale tutaj, no właśnie, tutaj lecimy jak burza, jeżeli chodzi o południe. Jak to wygląda? O, Polska. Polska w Afryce. Tego nikt się nie spodziewał. Dobra, czyli mamy te 2000, to jeszcze polecimy sobie tutaj szybciutko. Już naprawdę to mało jednostek wysyłam. Okej, 2000, 1000, tutaj 900 i rozmowy pokojowe. Po tej turze od razu wlatujemy w rozmowy pokojowe. Nawet nie będę się przez chwilę wahał, a tu mam jeszcze 8000. No mógłbym zdobyć ten kraj, zdaję sobie z tego sprawę, że mógłbym go bez problemu zdobyć, ale nie chcę.
chcę sobie po prostu to podzielić na pół i teraz lecimy. Rozmowy pokojowe, wyślij żądania, nie. Ja chcę utrzymać te tereny, które udało mi się już podbić. Może nie będzie z nich dużego użytku, zdaję sobie z tego sprawę, patrząc na to, że one są w większości przypadków po jednej gwiazdce, ale wiecie, co mi się udało zdobyć, to mi się udało zdobyć. I uwaga, czy oni się na to zgodzą? Rozejmę. No trochę dziwnie ta wojna dzisiaj przebiegła z Algierią, ale Maroko udało się podbić, Polska oczywiście, ty w ogóle jest to taki bardzo pomarańczowy kolor, a tutaj jest bardzo taki krwisty. Zastanawiam się, czym to jest spowodowane. Dziwne, bardzo dziwne, nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Może jakoś światło po prostu tutaj dziwnie pada? Nie wiem o co chodzi. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Serdecznie zapraszam jutro też na odcinek, jeżeli lubicie takie klimaty, bo wydaje mi się, że gierka może Wam się spodobać. Miłego dnia i cześć!